Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rybki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. I co może was zaskoczyć, zwróćcie uwagę, w jakim miejscu mamy punkt widokowy. Powiem wam, że nie leży ten budynek najwyższy, wygląda to zresztą na jakiś taki wiejski kościółek, chyba nim też jest, ale ten punkt nie leży do najwyższych, a okazuje się, że jest też punktem widokowym mimo wszystko. Tylko dlatego, bo znajduje się na wyżynie, albo i aż dlatego, że znajduje się na wyżynie, tam w ogóle jakieś czarne chmury. Nie wiem, czy to przez to, że coś się tam pali. Jakieś miasto, może wioska, a albo może zwyczajnie jest to tego rodzaju... Ojejku, nie chcę powiedzieć kumulus. Ale bardziej to wygląda, jakby się tam coś paliło. Jakby to dym miał tutaj przychodzić. W ogóle bardzo mi się podoba, paradoksalnie, powiem, że może niektórych wytrącać, mnie się bardzo podoba to, że widzę tutaj te wszystkie zaznaczniki, które gdzieś tam w oddali migotają. Ja właśnie tam widzę to zwierzę, ale to jest chyba zwierzę z... tak jest, z innego, ze wschodniej Anglii. Które mieliśmy zrobić i tego nie zrobiłem. Pamiętajcie o tym, że... Znaczy ja pamiętam o tym, że muszę zrobić te cztery miejsca tutaj po kolei, ale to któregoś dnia. Znaczy, no jak w końcu sobie o tym przypomnę i skończę może jakiś fragment, albo po tym po prostu może hrabstwie. Tylko muszę mieć to gdzieś z tyłu głowy, muszę sobie o tym pamiętać. Bo niestety, tak jak mówię, zapomniałem dwa odcinki temu, no i teraz odczuwam tego skutki, bo się bije w pierś cały czas, że... No głupio zrobiłem. Dobrze, ale tutaj nie wejdę do tego, nie przejdę po to. O, czekajcie, to jest jakaś notka. Gniewny apel. Dość, mieszkańcy Malden, albo Malden, nie, Malden to przez oby było, Malden. Nikt nie lubi się zabawiać bardziej ode mnie, ale wobec licznych pożarów wywołanych przez olej nie mogę z czystym sumieniem pozwolić na tak nieograniczony dostęp do tak łatwopalnego materiału. A zabawić, a nie zabawiać. Ja to troszkę zrozumiałem, nieważne. Tak łatwopalnego materiału. Dlatego wszystkie naczynia z olejem w wiosce zostały zebrane i umieszczone pod kluczem. Skoro zachowujecie się jak dzieci, będziecie traktowani jak dzieci. Wasz zirytowany brat Thomas. W ogóle podpalenie w średniowieczu, tutaj to jest informacja od jednej z osób, z którymi grałem w RPG, chyba jak dobrze pamiętam. Nie chciałbym przekłamać, ale wydaje mi się, że to osoba, która dawała mi... Z którym grałem w RPG, dała mi te informacje, że w średniowieczu... Tak, to był chyba bodajże Yuri, czyli nasz mistrz gry. Powiedział, że podpalenie było... Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jak ktoś akurat obejrzy od Yuriego, albo jeśli sam Yuri to obejrzy. Że podpalenie było jedną najbardziej takich najgorszych zbrodni w średniowieczu. Na zasadzie, no, wszystko było praktycznie łatwopalne. Było z drewna, albo na przykład dachy były ze strzechy, która niekiedy była pokryta łojem, ale i tak mogła się łatwo zapalić dosyć. I problem był taki, że no, podpalenie mogło tak naprawdę zniszczyć całą wioskę bardzo łatwo, jeśli domy były na przykład blisko siebie, albo spowodować naprawdę duże straty. I podpalenie było jedną z takich najcięższych zbrodni, którą karano śmiercią. Troszeczkę jak na przykład... no i dzisiaj się już praktycznie kara śmiercią. Chciałem powiedzieć, jakie są moje typy, ale nieważne. Dobrze, przeczytajmy tutaj kolejny... Aha, to jest znowu gniewny apel, to samo co już mieliśmy. I tutaj mamy, jak widzicie, do rozwalenia kolejną ścianę. I w takim razie musimy znaleźć dom, w którym będzie znajdował się olej, w którym został zebrany ten cały olej. I spróbujemy go znaleźć. Wydaje mi się, że to będzie to miejsce, ale nie jestem w 100% pewien. Czy będę stąd tam strzelić? Nie, to w ogóle nie jest chyba... Nie jest chyba w ogóle do tych drzwi. Nie, to jest do tych drzwi, okej. Okay. To jest znowu. Ostatni list. Świetnie. Spalcie tę zasraną, zaszczurzoną, obszczaną wiochę do gołej ziemi. Wyprowadzam się do Mercy. Niech was wszystkich diabli wezmą i piekło pochłonie. Brat Thomas. O Jezus. Biedny, biedny Thomas. Czekajcie, weźmy pochodnie. Czy jak podpalę? Nie, nic się nie stało niestety. Szkoda. Ale może jak zrobię coś takiego? To zapali. A nie, nie zapali, bo tutaj jest wejście. Myślałem, że podpali to dach i będziemy dzięki temu mogli jakoś wejść inaczej, ale nie. Dobra, wiecie co? Chyba wejdziemy tak... tym. Z tej strony. Będzie nam chyba łatwiej. Tak jest. I tutaj powinien być olej. I to też się zgadza. Maria, co za ludzie. Po prostu... Że oni tutaj wszystko zdecydowali się odpalić. Mnie to bawi.
List pełen nadziei. Cudowne dzieci Boże, minęło 6 dni od ostatniego pożaru w Malden. Radość, jaką mi to daje, przyznaję, jest ogromna. Być może teraz możemy rozpocząć odbudowę. Niech piękne pędy odnowy wyłonią się jak wiosenne kwiaty z popiołów. Naprawdę jesteście błogosławieni. No, cóż, wyszło na to, że chyba niedługo to potrwało. 6 dni nikt się tutaj nie dostał do tego jego schowka. Potem znowu wzięli olej. No oczywiście z tą panią pobawimy w picie, bo tak jak mówiłem, mamy tę jedną misję, gdzie będziemy musieli wygrać ten pojedynek na picie. Jacki pojedynek. Poczekajmy, aż to się wszystko pali, chociaż coś czuję, że te dywany się mogą zajarać. O nie, o dziwo się nie zajarały. Dobra, mamy tutaj opal dodatkowo. Szynkę przeszukujemy, zdobywamy dymową trójkątną tarczę, która nam się do niczego nie przyda. I lecimy, tak jak mówię, tylko naprawdę szybciutko jedną zabawę w picie odegrać. Oczywiście, tak, napijmy się. Mały zakład. Nie chcę za bardzo ryzykować, bo nie jest mi potrzebny tak dużo monet z jednej strony, a z drugiej nie chcę też specjalnie tego wydawać, prawda, jeśli nie muszę. Dobra, lecimy. Trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy też... ja sobie zagram dwoma rękami, jak zwykle. Jakoś wygodniej jest mi wtedy operować ID. Które czasem muszę kliknąć. Zobaczcie, tutaj trzeba wypić tych kielichów. To są kielichy, a nie rogi. One też dużo chyba szybciej schodzą, co? Tak, bo my tutaj pijemy... Bo walczymy z saską kobietą i dlatego pijemy na kielichy, a nie na rogi. Jak ona się tam zakrztusiła? Na razie idzie nieźle. Też wcale nie wygrywamy aż tak dużo. Wydaje mi się, że to też jest dostosowane do tego, żeby... Ojoj, przewróciłem się oczywiście. Żeby nie zostawić jej jakoś daleko w tyle. Ten poziom trudności jest tak, żebyśmy cały czas byli gdzieś w tej samej okolicy, co ta przeciwniczka nasza. Biciem. Wygrałem się naprawdę mega, mega łatwiej dwoma rękami. Tak, a idę mam pod innymi palcami, a kciukiem... Naciskam spację. W sensie jak mam pod palcami jednej ręki, a spację naciskam, tak jak mówię, drugą. Graliśmy ledwo? Ledwo. Dobra. Powiem wam szczerze, że to nie było łatwe. W sensie było łatwo w miarę, ale... Tak jak mówię, mam wrażenie, że ten system jest dostosowany tak, żebyśmy cały czas czuli, że o, ktoś nam depcze po piętach, tak? A nie na zasadzie, ej, zostawić babkę, bo była łatwa i zostawić ją tam daleko, daleko z tyłu. Tak? Bo na przykład miała, nie wiem, sobą głowę albo po prostu... Ci przeciwnicy się w żaden sposób nie skalują sensownie. Nie mają jakiegoś poziomu trudności, na przykład, że im cięższe jest grabstwo, tym ciężej będziecie wygrać w tę grę pijacką. Tylko to jest bardziej na zasadzie, o, masz przeciwnika i on się do ciebie dostosuje, tak zawsze będzie ci deptał po piętach, a na koniec da ci na przykład wygrać czy coś. Ale to może być tylko moje podejście. Biłeś się po prostu, Eivor. Co ten gościu robi? Please, my love, you must forgive me. I cannot sleep, I cannot eat. Who do you speak to? There's no one here. We are together now, wife. You will never leave my side, whispering in my ear like a moth's wings. Where's that wailing coming from? It's as if the walls are crying out in anguish. You blew upon the threads, and they severed. She is gone, dust and bones. Dust and bones. You have done some mischief here. I can smell the guilt with the rotting flesh. Czy on zabił swoją żonę i przez to... Tam były jej zwłoki, bo ja teraz nie zauważyłem, szczerze mówiąc, co tam było. Zauważyłem, że po prostu są deski. Pełne brednie. Słyszę, jak drapiesz po ścianach, żono, nie dajesz mi ani chwili spokoju. Drapiesz, piszczysz, zawodzisz, nazywasz mnie mordercą. Kochałem cię, ale potem usłyszałem, jak spiskujesz z wróblami całą noc pod księżycem. Słuchajcie, będę musiał to jeszcze raz przeczytać, bo myślę, że jak odbiegnę, to się to nie anuluje. Czekajcie, szalone brednie, gdzie to będzie? Tutaj. Całą noc pod księżycem plotkujesz, spiskujesz, żeby ukraść moje pieniądze, żeby zwieść mój umysł. Zmusiłaś mnie, żebym cię zabił. Przepraszam. Jesteśmy na zawsze zakochani, nawet w obliczu śmierci. Okej, okay, gościowi...
no odjebało, bo przepraszam, ja nie znajdę innego słowa lepszego. Ale gdzie są jej zwłoki w takim razie? No bo ja tutaj coś niby rozwaliłem, tak? Ale one spadły w takim razie z drugiej strony? Nie. Więc wybaczcie, ja nie mam pojęcia po prostu... Nie mam pojęcia, co tam zrobiłem. Nie będę się teraz na tym też skupiał, nie chciałbym tego specjalnie przedłużać, by szukać tych zwłok, czy też ciała, truchła, whatever. Może po prostu innym razem, znaczy może sobie to po prostu sprawdzę, jak będę akurat montował, albo może ktoś mi podrzuci akurat screen, jak zauważy na Discordzie na przykład. Niemniej, o, ja mam w ogóle źle wybrany jeden punkt z tego, co zauważyłem. I... Nie, dobrze są. Nie, to jest źle wybrane, okej. Właśnie, bo to jest, zobaczcie, mały skarb koło dużego i miałem takie, ej, dlaczego mam wybrany zły punkt? Zdarza się. Niemniej, moi drodzy, teraz zajmijmy się tymi zbrojnymi, które tutaj chyba mają jakąś swego rodzaju jamę. Tutaj całkiem sporo losy przeciwników, ale takich, powiedziałbym, że typowych harcowników właśnie. Dobra, nadepnijmy jeszcze tego gościa. Dziękuję. Chyba nawet się nie pomyliłem, bo widzę, tutaj harcownik był. No to co, moi drodzy, wchodzimy do ich jaskini. A proszę, to potrzeba akurat już oleju. Halo, znowu nam się Makłowicz włącza. Potrzebuje oleju. Nawet nie był daleko, więc to jest spoko. Zobaczcie, kurczę, ile opali. Nie wiem dlaczego, czy... Mam wrażenie, poprawcie mi, jeśli się mylę, ale mam wrażenie, że teraz Yubi znacznie zwiększył drop opali. W ciągu ostatnich 3 odcinków chyba zdobyliśmy 4 opale, czy coś takiego. I to takie po prostu leżące sobie. Wcześniej tego aż tak dużo nie było, mam wrażenie, ale może się mylę. Albo może to jest akurat takie miejsce, albo może akurat miałem tyle szczęścia. Nie wiem, no mnie szczerze mówiąc te opale jakoś bardzo nie jarały. Co prawda mamy ich 300, ale to może kiedyś wykorzystamy na jakieś takie pierdółki dosłownie wizualne. No mnie to jakoś, tak jak mówię, nie jara specjalnie. Mnie to nie jest potrzebne. Czasami robiłem te misje dla zabawy bardziej u tego chłopaka z 1000 oczu. Znaczy było takie parę skinów, które okej, są spoko, ale... No nie jest to coś, co jakoś bardzo raszuje, muszę przyznać. Szczególnie, że tych skinów cały czas dochodzi przy każdej aktualizacji. Blackwine Skrypcja. Esquine, król Wessexu, syn Kenfusa, przynajmniej tak zakończy się to czyta, który sam był synem Kadgilsa. Tu spoczywa ze wszystkimi swoimi skarbami, bowiem pokonał przeklętego najeźdźcę Wulfhira z Mercy. W zasadzie Wulfhira, tak? Dobra, nieważne. Znaczy, ważne, nieważne. To, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Ekspy są. Kolejne miejsce jest odznaczone. Więc możemy się możemy wyruszyć już w dalszą drogę. Ku tym kolejnym dwóm skarbom. W sensie ku temu materiałowi specjalnemu. Ku tej zbroi, tarczy bądź broni. Oraz ku jednej z osób z zakonu, która gdzieś tutaj pozostała na terenie miasta, którego teraz nazwy zapomniałem, pamiętam, że było na K. Muszę przyznać, że później, jak już to zrobimy, wybiorę się od razu na... Okej, dobra, to jest wejście. Myślę, że to jest inne miejsce. Miałem takie, ej, halo, czy ja tutaj coś źle zrobiłem? Nie, na szczęście nie. Nie aż tak bardzo, jak myślę. Potem od razu się wybierzemy na misje główne, bo... Colchester, o właśnie. Ponieważ chciałbym troszeczkę przyspieszyć to, co się dzieje w gameplayu, a... Tak, jakby ten wschód cały mamy sprawdzony. Mam nadzieję, że akurat na zachód będzie nas... kierowała gra. Więc ja muszę sobie tutaj oświetlić co nieco. Raczej doświetlić. Powiedz, co mnie najbardziej wkurza. O właśnie, gdzie jest to wejście? 10 metrów. Gdzie? Z drugiej strony? Okej, chyba... Chyba już wiem, ale... Słuchajcie. Tędy? Nie no, chwila. A, Jezu, ślepy ja. Dobra, czyli potrzebuję oleju. Klasyka. Znać? Ale gdzie jest olej? Trzeba pochodnie. Pewnie o to mi do końca chodziło, no ale cóż. Szukam oleju.
ale go nie widzę, co najgorsze, niestety. I tego chyba za bardzo nie ma. A co jeszcze, że tutaj będzie trzeba znowu zrobić jakiś taki parkour większy z olejem właśnie, albo i nie. A jak się wkurzę, to po prostu poproszę Sunana, żeby mi tutaj podleciał i sprawdził. To będzie po prostu... Survey the area, Sunan. Łatwiej. Nie widzę oleju. Może być gdzieś na murach, ale... Wydaje mi się, że to będzie troszkę z daleko. To się też głupio było, jakby to było właśnie w tej chatce na murze. Tutaj mi dużo też zasłaniają drzewa, więc to mnie trochę wkurza. Tutaj jest olej. Okej, tylko że... Więc to widziałem, tylko że... Na pewno go stąd tam doniosę. Oto jest moje pytanie. Autentyczne, bo... Jestem bardzo sceptycznie do tego nastawiony. Czy Eivor mógłby z łaski swojej właśnie podejść tutaj jakoś normalnie? Dziękuję. Jestem do tego sceptycznie nastawiony, bo... Nie wiem za bardzo, jak tam mam pójść i to wrzucić, skoro... Czekajcie. Dobra, to było sprytne. Nie zauważyłem, że tutaj to drzewo sięga, bo... Noż. Shit! Dokładnie, reakcja Eivora to jest moja reakcja na to, co ja właśnie zrobiłem. Nie zauważyłem tego drzewa wcześniej, dlatego że poprzednio szedłem tam, jak mi się wydaje, po murze zwyczajnie. Ale ojejku. Ja naprawdę nie umiem rzucać tymi bazami z olejem. To zostało nazwane dzbanami z olejem, więc to są oficjalnie dzbany. Według tej jednej notki, którą znaleźliśmy od brata Tomasa w tej wiosce na M. Czekałem teraz, aż się oczywiście płomień ugasi. I odpalę pochodnie, następnie zejdźmy w dół. Tutaj będzie woda, oczywiście, że jest woda. Albo i nie. W ogóle te wszystkie ścieki chyba, znaczy te pseudo-ścieki, nie wiem, czy są bardziej jako lochy traktowane, czy to ścieki właśnie post-rzymskie. To byłoby dziwne, gdyby to było traktowane jako ścieki, dlatego że pamiętajmy o tym, iż Rzymianie mieli akwedukty, a nie, jeśli dobrze pamiętam oczywiście z historii, akwedukty, a nie coś takiego, tylko wiecie, co jest najgorsze? Chyba właśnie wszedłem od złej strony. Nie no, ale to jest niemożliwe, żebym wszedł od złej strony. To nie miałoby sensu w takim wypadku. A, widzicie? Tu jest wejście. Tutaj rzeczywiście wszedłem od złej strony. W sensie w ten fragment, ale ogólnie jestem w dobrym miejscu. Już się bałem, że... wszedłem od złej strony ogólnie do tegoż miejsca. Ale to by nie miało sensu, bo inaczej jak miałbym znaleźć tutaj od środka olej, żeby zniszczyć tam... Jak w ogóle miałbym tym olejem rzucić tak, żeby coś na suficie zniszczyć, tak? Chodzi mi oczywiście o te kamienie, które tutaj wcześniej blokowały wejście. No mamy ewidentnie podziemie asasyńskie zakonu. Znowu będzie troszkę biegania z tego, co widzę. Nie wiem, czy ten klucz chyba się nie znajduje na szczęście pod nami, ale... Okej, już wiem, jak tam wejść. Chciałem się zapytać może, jak tam ją da dostać. Tu nową lokację, siedziba. A coś tam? Wybacz, nie zdążyłem przeczytać pełnej nazwy. Zabarykadowane drzwi kolejne. Okej, czyli z dwóch stron mamy zabarykadowane drzwi. Ale zakładam, że tutaj będzie trzeba po prostu przepłynąć, co? Tak jest. Chyba się wcale nie pomyliłem. Dobrze, że cokolwiek widać pod tą wodą, bo normalnie nie powinno być aż tak jasno. W sensie to jest tylko i wyłącznie na potrzeby gry zrobione, żeby dało się to jakkolwiek czysto płynąć w miarę sensownie i w miarę znośnie. Ale normalnie nie powinno być... O! Są te drzwi zamknięte. Okej, czyli dotarliśmy do drzwi, nie do kluczy. Normalnie w rzeczywistości no nie mielibyśmy takiej wizji ładnej. Żeby była w ogóle, żeby było aż tyle widać, trzeba było mieć naprawdę niesamowicie jasne światło ze strony no nieba, albo ewentualnie jakiegoś innego źródła światła. Musielibyśmy mieć jakieś inne źródło światła od środka, no ale co jest dość oczywiste, mam wrażenie. Znowu tutaj potrzeby klucza, czyli co, do dwóch
Nic, potrzebuję klucza, ale to jest tak, że najpierw znajdę jeden klucz, potem dostanę się do drzwi jednych i potem dzięki temu do drugich? Znaczy do drugiego klucza? Chyba tak. Czekajcie, bo znowu Eivor nie chce nurkować. No już jasny gwint. Dziękuję. No dobra, nie będzie, że to będzie tak połączone. Nie do końca widzę sens, po co tutaj są kolejne drzwi, kolejne klucze. Nie ma do końca. To jest strasznie przedłużone. Ale mniejsze, wracając. Żeby było tak jasno pod wodą, musielibyśmy mieć albo dodatkowe źródło światła, albo dodatkowe... Albo musiałoby słońce po prostu być tak jasno. Znaczy można nie tyle... Nie no, dobrze mówię. Słońce musiałoby tak świecić jasno. Chciałem powiedzieć, że niekoniecznie to musiałoby być słońce, no ale i tak słońce by to musiało rozświetlać. Zresztą księżyc... No to nadal słońce by musiało świecić. By było, prawda, światło odbite. Nieważne, wchodzę teraz w pierdoły, naprawdę takie pierdoły. Teraz właśnie złapałem laga mózgu. Bo fajnie, zdobyłem tam jeden klucz. Ojejku, ja chyba wiem, co trzeba było zrobić. Trzeba było rozwalić tej barykady, niech zgadnę. Potem się okaże, że nie i się będę wkurzał. Tak, i chciałem misję główną jeszcze dzisiaj zacząć, pamiętacie? No, chyba nie bardzo. Zobaczmy, czy mam rację z tym, co powiedziałem. Tak jest. Teraz... O, sprytnie. Stawili to. Muszę przyznać, że za jedną muszę pochwalić tej Yubi, czy też raczej osoby, które były odpowiedzialne za level design, albo za testowanie. Sprawdzili z każdej strony, czy nie da się niektórych z tych rzeczy otworzyć. Wydaje mi się, że do tej pory nie trafiłem jeszcze na żadną rzecz, którą mógłbym otworzyć od tak sobie. Bez potrzeby... W sensie wiecie, że coś otworzyłem szybciej niż powinienem był. Ale może się mylę. Pakt ukryty. Genvus Pacti. Zostałem przy tym, że V to jest U. Wykonanie. Aysenowie domagają się reform. 4 dekady po... Bodice, nie mam pojęcia, jak to czytać. Rzymianie są nieugięci. Odmawia się obywatelstwa wszystkim oprócz przybyszy. Wnioski i prośby do gubernatora Verusa i imperatora Dominiciana raczej. Pozostają bez odpowiedzi. Nadszedł czas, by przemówić słowami, których Senat nie zdoła zignorować. Verus musi umrzeć. Kalmaj w południe. Nie wiem, co znaczy Kalmaj w tym wypadku. Zrób z tego widowisko. Kontrahit, czyli kontrahent, acolytus anicius, status sukces. Ok, czyli udało się wykonać tę operację i przemówić senatowi do rozsądku. Czyli to są jakieś takie rzeczy z przeszłości, jakieś takie przeszłe wydarzenia, które... Przeszły jakieś takie kontrakty, które się tutaj pojawiły w tej grze. Które opowiadają nam w sumie o niektórych z tych działań zakonu asasynów za czasów rzymskich. Ciekawe, czy będzie, czy to będzie też rozwinięte kiedyś, czy na przykład kolejny asasyn to będzie asasyn w erze właśnie Rzymian, tylko że właśnie w Brytanii. To było bardzo ciekawe, ale to byłoby bardzo w stylu też Yubi. Wiecie, z czym bym to porównał? Z Far Cry'em 4 i Far Cry Primal. Wydaje mi się, że to może być kolejny motyw asasyna, albo któryś z następnych w przyszłości, ale to jest tylko takie moje... moje domniemywanie. Mam nadzieję, że tego nie zrobią, bo wtedy byłoby to bardzo złe. Wydaje mi się, że i to byłoby złe dla nich i dla serii. I że zarżnęliby już tym asasyna totalnie. Ja na przykład bym wtedy nie kupił tego asasyna. Muszę wam przyznać, że jakkolwiek lubię ogrywać gry na premierę. Szczególnie ostatnio. Tak tego asasyna, jeśli byłby to na dobrą sprawę tylko rework Valhalla i ustawiony przerzucony na realia rzymskie, nie kupiłbym. Dobrze. Czytajmy. Rozkaz ewakuacji. Kawetę albo... Tak, Kawet, to musi być Fałka. Bracie i siostry, niosę wam niewesołe wieści. Wraz ze śmiercią cesarza Honoriusza legły w gruzach wszelkie nadzieje na stabilizację i równowagę w Brytanii. To jest w ogóle... Aha, nie. Tam był jeszcze jeden dokument, który zebraliśmy chyba. To go przeczytamy za chwilkę. Pora opuścić tę ziemię, przegrupować się. A czy my tego już nie czytaliśmy? To już czytaliśmy w innym miejscu. Wybaczcie, ale... Zdecydowanie to już czytaliśmy w innym miejscu, więc ja tylko poszukam tego dokumentu, który znalazłem właśnie.
Przepraszam, tutaj. Kodeks Magasa, strona 5. O dziś pracuję w skrytości. Nie zdradzajcie swoim... Pracujecie w skrytości. Nie zdradzajcie swoich imion ani imion najbliższych czy przyjaciół. Byłby to tylko pusty gest, który narazi was na śmierć. Nie szukajcie uznania, chwały ani nagrody za swą służbę. Szukajcie jedynie światła, choćby mrok spowijał horyzont. Tu kobieta przerwała, lekko się uśmiechając. Po raz pierwszy od swego przybycia wyglądała na zadowoloną. Jesteśmy ukrytymi. Wszyscy na zawsze związani z swoją samotnością. Niech tak pozostanie. Na tym skończyła, pożegnała nas lekkim skinieniem głowy, po czym odwróciła się napięcie i bezszelestnie ruszyła do wyjścia. W sali na pewien czas zaległa cisza, którą przerwał dopiero mistrz Hakor, odsyłając nas do popołudniowych zajęć. Tematem tego dnia był Euklides i akoliści zebrali się do pracy wśród szelestu kart. Kilka godzin później siedziałem w ogrodzie przed grobowcem króla Aleksandra, zajadając daktyle i rozmyślając o naukach płynących z dzisiejszego dnia i o kobiecie, która dała nam tyle do myślenia. Zatopiłem się w rozważaniach tak głęboko, że nie zauważyłem nadejścia Magasa, który zaskoczył mnie, dotykając mego ramienia. Co za dzień, prawda? Rzekł z przejęciem. Kto by pomyślał, że odwiedzi nas taki gość? Mam wrażenie, że to już mieliśmy. A nie mieliśmy stronę czwartą. Dlatego, dobra. Ale co czas nam brakuje pierwszych dwóch? Chyba pierwszych trzech. W sumie na dobrą sprawę. Więc troszkę śmiesznie muszę przyznać, że z tymi... W ogóle śmiesznie zdobywa te rzeczy. One są totalnie po kolei poukładane. A z drugiej strony to też jest spoko, bo... Wiecie, to nie jest tak, że to idzie o od najłatwiejszego tam... Przy najłatwiejszym masz pierwszą, drugą, trzecią stronę na przykład, a przy trudniejszych kolejne. Tylko to jest gdzieś tam rozsiane i trzeba jednak się nad tym troszeczkę namęczyć, żeby zebrać wszystkie z tych rzeczy. Niemniej, tak jak mówiłem, szczerze mówiąc, moim zdaniem Eivor, gdyby normalnie tutaj musiał, czekajcie, bo to nie z tej strony było wejście do tegoż skarbu, gdyby tutaj Eivor normalnie musiał pływać w tej wodzie i nurkować rzeczywiście, to on by nic nie widział, bo to jest, i tak już jest ciemno normalnie, w tej wodzie, pamiętajcie o tym, że no, woda będzie blokowała po czasie światło, tak, w pewnym stopniu, czekajcie, nie, to byłem z dobrej strony, chwilka, jednak to tutaj trzeba wpłynąć, tak? Jak dobrze rozumiem. Chyba się nie mylę. Tak jest, dobra. To woda się dodatkowo blokuje część promieni słonecznych, więc czy ogółem światła. A żadnego światła pod wodą by nie mógł mieć. Widzicie, i kolejny opal, kurczę, strasznie ich porozsiewali teraz. Zwiększyli, tak jak mówię, wydaje mi się, że drop ratio jest zwiększone. O, Eivor po prostu nic nie widział i moim zdaniem by się szybciej utopił, aniżeli by znalazł to, co teraz znajduje. Ale no, skoro to działa, plus no, ta wizja kruka pewnie mu poniekąd pomaga jako dodatek asasyński do jego... Nie wiem, jak to nazwać, do jego pochodzenia. Czy pochodzenie jest tutaj dobrym słowem. Ciężko mi jeszcze móc się określić, więc na razie skupię się na tym, aby... O, widzicie, w końcu odblokować sobie to wyjście. Robić zoom. I wychodzić stąd jak najszybciej na powierzchnię, dlatego że mam już 28 minut. Zajęło nam to naprawdę masę czasu, chociaż to było akurat całkiem przyjemne miejsce. W sensie, pomijając ten jeden klucz, który był moim zdaniem bez sensu i zupełnie niepotrzebnie drobiony na siłę trochę. I był, żeby być tylko. Ale teraz wychodzimy już do normalnego miasta i moi drodzy, zebraliśmy te dwa skarby, które nas interesowały, więc spróbowałbym jeszcze zabić tę członkinię zakonu, która się znajduje w Colchester, za 90 metrów od nas. Tylko muszę być ostrożny w miarę. Z drugiej strony, no dobrze wiem, jak to bywa, tak, nie muszę być wcale ostrożny, mógłbym po prostu w nich wpierniczyć i na tym mieć totalnie gdzieś, ale nie chciałbym się za bardzo z nimi bawić też w obrzucanie się kupą, że tak powiem, więc właśnie jeszcze rozdajmy ten punkt przy okazji. Więc postaram się jednak ich unikać, nie u tylko... chciałem się wyhealować, bo i tak mam tego prowiantu za dużo. Nie mam problemu naprawdę z healowaniem się, muszę przyznać. A w ogóle rzadko mam tutaj problem z poziomem trudności, ale też dlatego, że akurat w Assassina gram na poziomie średnim. Trzeba o tym pamiętać. Co nie jest jakieś mega chwalebne, ale z drugiej strony... cały czas nie czuję się na siłach. Znaczy, może i czuję się w miarę na siłach teraz, jak już sobie reaksuję na postać, ale jak już zacząłem ze średnim, to zostanę przy średnim. Nie czuję po prostu potrzeby, żeby to robić bardziej. No proszę, patrz, nie mogę tej osoby tutaj trafić stąd. A, sprytne, bo zobaczcie, okiennica tutaj była jedna, nie? Ale co? What?
O, dobra, rozumiem, że ta okiennica jest też z tyłu tej znaczy z boku jest zamknięta w obu. Jakby obie części tego okna są zamknięte. Zamurowane. Tutaj dam radę wejść, czy są to... Nie, nie są zabarykadowane te drzwi, więc... Pum. I szybko poszło. Członkini zakonu kolejna została wyeliminowana w tym momencie. Nawet się zdążyłem przekraść tutaj, jak widzicie. Dobra, to była zupełnie inna osoba. Chciałem powiedzieć, że o, znowu jej przyłoży tak ten toporek do szyi, ale to nie. These hidden ones, is that who you slave for? I slave for none. I'm scrubbing England clean of its filth for the safety of my people. Listen. Do you hear? The excuses of a mind enslaved. Może miała po części rację z tym, co powiedziała. To jest całkiem ciekawa rzecz do przemyślenia. Ale z drugiej strony, wracając, co chciałem powiedzieć, to ona nie była jedną z to nie są Huskarlowie, tylko... Jak się nazywały te postaci? Zeloci właśnie. Dobrze, mam tego jednego nieodkrytego, bo tak bym zapomniał, jak się nazywają. Nie była zelotką, więc dlatego ta animacja była nieco inna, a nawet dwóch nieodkrytych, jak tak patrzę. Więc to jest spoko. Motyka jest kobietą. Wow. Ciekawa informacja. Niesamowite. Mamy też nową... to już znamy. To już znamy te rzeczy. Dlaczego dostałem tutaj niby dodatkową rzecz? Wydaje mi się, że te wskazówki już miałem, że on wydaje polecenia Fulkę, ale no cóż. Zresztą, jak widzicie, i Fulkę, i Gorm zostali zabici, więc tyle jest z plusów. No i moi drodzy, wydaje mi się, że w tym miejscu możemy zakończyć. Mamy ponad 30 minut. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, fanicie Discorda, albo zostaniecie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. A my udamy się w następnym odcinku. Tutaj może i Hejkę zabijemy. Może zrobimy te trzy rzeczy, co? W następnym odcinku, zanim pójdziemy do misji głównej, bo widzicie, tutaj nam jeszcze dużo zostaje na południu. To jest ostatnia rzecz z Kentu, którą też będzie trzeba zebrać, która jest przy tamtym moście, jak dobrze pamiętam. Nie pamiętam, czy już mamy w ogóle wystarczającą ilość tego. Chyba jeszcze nam brakuje troszkę do pyskówek, żeby odebrać ten posąg legionisty na bazie naszej charyzmy, więc też jeszcze zostaje mi gdzieś tam w tle. No i mam jeszcze w ogóle tutaj opactwo do zrabowania, które też nam gdzieś się przewinie, no i całą tę północ praktycznie, która jest też poniekąd związana z Grand Bridgeshire, gdzie też jeszcze nam parę rzeczy zostało. A w ogóle w Grand Bridgeshire nam została tajemnica, artefakt i bogactwo. Gdzie jest tajemnica i artefakt? A tu jest tajemnica, a gdzie jest artefakt? Czekajcie, teraz dostałem... Ja autentycznie dostałem laga mózgu. Gdzie jest artefakt tutaj w Grand Bridgeshire niby? Okej. To jest coś, czego będę musiał bardzo mocno poszukać. Byłem pewien, że zrobiłem ten. To hrabstwo na 100% w tym kontekście. Dobra. Zaskoczyłem się, muszę przyznać. Ale tak jak mówię, pewnie prędzej czy później to znajdziemy. Gdzieś mi tutaj na mapie na pewno mignie. A jestem w szoku. Nigdzie tego artefaktu nie widzę. No nic, dobra, bo przedłużam teraz niepotrzebnie. Ja mówię, zdziwiłem się po prostu mocno. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia moi drodzy, do następnego już za 2 dni standardowo i na razie.